Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium, jest z nami jak zawsze nasz MG, Rupert Zewsi-Hojten. Oraz oczywiście Werner Gorder, czyli mój gracz. A dziś chcielibyśmy się zająć tematem, który przybiegł do nas prosto ze wschodnich stepów, mianowicie tematem wojowniczych plemion kurganów. Dokładnie, czyli tak na swój sposób niemalże jakby początków ludzkości w Warhammerze, nie do końca, ale jednak te wszystkie legendy, te wszystkie plemiona, które znamy, prawda, z historii o Sigmarze i o tym, jak jednoczył, to one skądś w Starym Świecie się pojawiły. I skądś wzięli się ci wielcy dowódcy chaosu, bo to ze sobą jest zawsze związane, prawda? Tak, to swoją drogą. I właśnie kurganie mogą pochodzić troszeczkę z tych rejonów, które są niejako taką kolebką ludzkości w Warhammerze. Chociaż to też na dwoje babka Sigmara wróżyła, jak to się ma, powiedzmy, do Nehekary i tamtejszej cywilizacji. Jednak na sam początek właśnie chciałbym też powiedzieć, żebyśmy mieli tego obraz o samych wielkich stepach, bo to stamtąd właśnie kurganie przybywali, żeby podbijać Imperium i nie tylko. I gdzie to jest? Bo to też nie jest taka prosta sprawa. Mapy do Warhammera już, zwłaszcza z tamtych rejonów, są rzadkie i niezbyt dokładne. Wzmianki w lorze, jakie mamy, też są takie bardzo ogólne, można powiedzieć. W każdym razie ważna rzecz jest taka, że wielkie stepy są daleko na wschód. Nie jest to po prostu za górami krańca świata, gdzie tam zwykle dla nas kończy się Imperium i to, czym się zajmujemy na sesjach Warhammera. Tylko jest dużo dalej za Bedlandsami, za Darklandsami, za domeną wszelkiej maści krasnoludów chaosu i plemion hobgoblinów, jak ktoś jeszcze żyje tym starym lorem drugoedycyjnym, a wiem, że wielu z was tak właśnie ma. I jest to za niejakimi Mountains of Morn, czyli wzgórzami żałoby. Żałobnymi wzgórzami. Czy górami żałoby. Tak, nie wiem, czy to kiedyś zostało przetłumaczone. Góry są ogromne, bo przy nich góry krańca świata wydają się relatywnie małe. I gdzieś tam, na północ od Kitaju, na południe od rubieży chaosu, są właśnie te ogromne stepy, po których konno poruszają się dzicy barbarzyńcy, którzy co ruszczo wpadają w bardziej cywilizowane regiony z kolejną inwazją chaosu. Tak, a te stepy są na tyle duże, że właśnie tak już wspomniałeś. Mieści się na nich zarówno Imperium Hobgoblikana, jak i właśnie terytoria opanowane przez kurganów. Ale wcześniej, jeszcze wcześniej, co wiemy o nich, znaczy o tych stepach, to, że te miejsca zamieszkował lud zwany Scytami i ta nazwa nie przypadkiem pokrywa się z nazwą Scytów z naszej prawdziwej historii, gdyż po prostu została z niej chamsko zerżnięta, tak? Wiele rzeczy w Warhammerze nie wierzę. No nie wierzę. To musi być zbieg okoliczności. A jednak, to poczekaj, aż dojdziemy do nazw poszczególnych plemion kurganów, to się wtedy naprawdę zdziwisz, jakie ich nazwy występują. Natomiast tak, no ci Scytowie tam żyli i swoich zmarłych chowali w kurhanach, które o dziwo dały nazwę później ich potomkom, którzy zamieszkiwali te wielkie stepy. No ale tak, co wiemy o kurganach z tych najstarszych czasów? Wiemy przede wszystkim to, że zamieszkują tereny zamieszkiwane wcześniej przez Scytów, są ich potomkami. Coś się stało, coś się zmieniło. Ci potomkowie Scytów podzielili się na dwie frakcje jakby. Jedna frakcja, która została przy wyznawaniu tych bogów natury, ale rozumianych jako właśnie bogowie chaosu głównie, została na tych stepach. Natomiast inna ich frakcja wywędrowała na zachód, przemierzyła góry krańce świata i osiedliła się w Kislewie. I to są gospodarowie, czyli jedno z tych dwóch plemion właśnie tworzących państwo Cariny i Kateriny w tym momencie. Jedno z tych plemion etnicznych tworzących właśnie Kislew, prawda? Więc połowa Kislewu mniej więcej swoich przodków może poszukiwać na tych właśnie wschodnich stepach. Tak, no zresztą przecież Ungolowie z kolei też, jeśli dobrze pamiętam, ruszyli właśnie na zachód z powodu wojen z kurganami, prawda? Czy z ich potomkami, to też w ten sposób zjawili się w Kislewie. Ja bym tutaj jeszcze tak dorzucił właśnie, bo wspomniałeś o czczeniu bogów i tak dalej. To jest dla mnie ważna kwestia, bo jak będziemy tutaj rozmawiać o kurganach i poszczególnych plemionach, bo to oczywiście kurganie to jest taki zbiorczy termin na wszystko, co tam jest, uknuty przez bodajże ludzi z Imperium. Więc od wszystkiego, o czym tutaj będziemy mówić, istnieją wyjątki i inne wersje i tak dalej, co jest bardzo pozytywne. Ja z tymi wyjątkami właśnie tak chciałbym to pociągnąć dalej, ponieważ jak czytamy o tych kurganach i takim ogólnym, powiedzmy, takim klimacie, jak to ma wyglądać, jak to zostało stworzone, jak to jest przedstawiane na tych ilustracjach, tych informacji bardzo dużo nie ma, ale generalnie są to po prostu
tacy maruderzy chaosu, tylko ze wschodu, i zamiast być niby wikingami, to są takimi niby mongołami, tylko że w różnych wersjach, bo to też nie tylko z mongolskiej, powiedzmy, tradycji. Ale w większości tak. Generalnie jest to na takiej zasadzie właśnie tych nomadów skrzyżowanych mocno z barbarzyńcami, bo oni są wszyscy wielcy, no generalnie wyglądają jak fani Conana, którzy cały czas słuchają Manowara i chcą wyglądać jak kolesie na okładkach, w czym oczywiście nie ma nic złego, chociaż zastanawiam się, jak te biedne konie muszą ich znosić, jak wożą po 100 kilo mięsistych kurgan przez te tysiące kilometrów stepów. Ale mniejsza z tym. Jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, która mi się troszeczkę nie podoba, jest jak bardzo to tak naprawdę ci kurganie są takimi drugimi Norsemenami, tylko o ciemniejszym odcieniu skóry, jeżdżących na koniach po stepach, zamiast być bledsi i biegać po ośnieżonych szczytach Norski i podobnych regionów. I podoba mi się właśnie ten fragment, o którym wspomniałeś na początku, do tego się też można dogrzebać, bo jednym z takich słynniejszych kurgan był Wielki Kurgan, czyli jedna z iteracji właśnie Kublai Khana prawdopodobnie. Genghis Khanem. Przepraszam, tak. I tam w historii o nim mamy to, jak właśnie on się modli do takich rzeczy jak wiatr północy, południa, wschodu i zachodu, modli się do nieba, do ziemi, do deszczu, słońca, księżyca, ostatecznie też do drugiego księżyca. I bardzo często właśnie, w tych fragmentach jest to, wiadomo, że to są odnośniki też do tego, co właśnie wiemy z tej wiary ludów stepów z naszej historii, ale mi się podoba, jak to się łączy tak naprawdę z dawną wiarą w realiach Warhammera. Jestem zawiedziony tym, że wszystko, co w lore mamy, to jest właśnie o tym, że oni potem przechodzą na chaos i to wszystko jest takie bardzo, bardzo chaotyckie. Na szczęście właśnie mamy tam wzmiankę o tym, że wyjątków od tego istnieje dużo. I mi się bardzo podoba koncepcja, wiesz, jakichś kurgańskich plemion, które tam żyją i żyją w zgodzie właśnie z dawną wiarą, i ta dawna wiara, którą my znamy z podręczników jeszcze do Imperium, do pierwszych edycji Warhammera, to tak naprawdę są jakby gałęzie, które wyszły z tego pnia stepów, prawda, z tych prawdziwych kurgan, które czczą bardziej naturę, a nie bogów chaosu. Też na to zwróciłem uwagę i biorąc pod uwagę, jak duże mają być te stepy według opisów, to jak najbardziej ja uważam, że biorąc pod uwagę to, jak duże są te stepy według opisów, to wydaje mi się, że jak najbardziej byłoby również miejsce dla tego typu wierzeń w tej przestrzeni. Jedna rzecz, która jednak ich łączy, to taka wspólna wojownicza kultura, prawda? Jeżeli faktycznie są oni inspirowani przez Imperium Mongołów, a właściwie później tak mi się wydaje, bo jeżeli mamy tutaj historię tego wielkiego kurgana, który kiedyś zjednoczył wszystkie ludy kurgańskie w jedno imperium, ale potem to jego imperium się rozpadło, to jest cała osobna historia, dlaczego tak się stało, no to to bardzo mi osobiście przypomina właśnie Imperium Genghis Khana, które potem się rozpadło na właśnie te Złote Ordy, na dynastię panującą w Chinach i tak dalej. Zwłaszcza, że mamy zaświadczone w lorze Warhammera chyba z 15 różnych plemion kurganów, których łączy tylko to, że mają podobną kulturę, ale niekoniecznie muszą właśnie wyznawać dokładnie to samo. Mają podobne warunki życia, ale nie muszą robić wszystkiego tak samo. Więc tak, wydaje mi się, że tam byłoby dużo miejsca na tego typu odstępstwa. Zwłaszcza, że też mają poświadczone, że ci gospodarze, co najechali później Kislev, oni właśnie nie wyznawali chaosu, a jednak stamtąd pochodzili, prawda? Tak, zresztą tak swoją drogą, jak nad tym myślałem, biorąc pod uwagę właśnie kwestie geograficzne, to jak rozmawialiśmy o Incie czy o Kataju, to tam poruszamy kwestię, że chaos i mutacje manifestują się zupełnie inaczej w tamtych miejscach, i gdzie coś, co w Imperium uchodziłoby za mutantów chaosu, to tam naprawdę mamy właśnie tych ludzi tygrysy, czy zresztą sam niebiański cesarz, prawda, kitajski. Tam na dobrą sprawę kwestia magii, mutacji i wpływu tego na ludzi działa na zupełnie innych zasadach, bo na tyle słabo, na ile to jest to opisane w oficjalnym lore, stara się to oddawać w jakiś tam sposób, prawda, kulturę i wierzenia tamtych ludów. Więc de facto nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kurganie właśnie, ci przynajmniej troszeczkę dalej oddaleni od samych pustkowi chaosu, też w inny sposób manifestowali, powiedzmy, swoje magiczne zdolności, czy
dary od różnych swoich bóstw, które niekoniecznie muszą być bezpośrednio związane z mrocznymi potęgami, w sposób, który nie jest, wiesz, typowymi mackami, czy kleszczami, czy zbrojami wojowników chaosu, który tak dobrze znamy z Battle, który tak często jest widziany na figurkach, czy portretach wojowników chaosu, czy właśnie kurgańskich, prawda, hord. To znaczy, na przykład mamy zaświadczone taką dziwną modę na to, żeby dzieciom wydłużać czaszki. W sensie, jak są jeszcze małe, to żeby je wsadzić w takie czułenka i trochę im te czaszki wydłużyć, bo to ma przynosić, nie wiem, szczęście, zwiększać, nie wiem dokładnie co, ale taką modę, że niektóre sprawy potrafią same indukować u siebie pewne zmiany. Tak, bo to na tej zasadzie, że tam właśnie te wszystkie mutacje są widziane jako dar od bogów, podobnie jak to ma miejsce z Norsemenami, i że właśnie starają się nawet ci, którzy nie są zmutowani, to w jakiś tam sposób modyfikować te ciała. Co jest ciekawą koncepcją, ale mówię, ja bym chciał jednak, wiesz, w jakiś sposób odróżnić tych kurgan od Norsemenów, czymś więcej niż tym, że jeżdżą na koniach po stepach. Mi się wydaje, że to i tak już się dość bardzo różni, wbrew temu, co mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. No bo popatrz, jeżeli masz te ludy koczownicze na stepie, bo kurganie są po prostu ci stepowi koczownicy, to tak naprawdę my znamy z opisów tylko i wyłącznie tych wojowników, którzy pojechali na jakąś wojnę, głównie z Starym Światem. Gdzieś do Kislewu wpadli, gdzieś do Imperium dojechali, prawda? Natomiast większość koczowników porusza się po tradycyjnych swoich trasach ze swoimi stadami, poluje, ale też właśnie zajmuje się tam, nie wiem, wyrobem serów, innych kumysu i tak dalej, z tego, co zdobywają na tych ziemiach. Ale nie wszyscy zawsze atakują, to znaczy mogą atakować, całe plemię może się zebrać i próbować atakować, ale jeżeli już się zbiera właśnie taki zarbo, jeśli mówimy o kurganach, to ten dowódca wojskowo-plemienny nazywa się zar, to on wybiera sobie wojowników, a nie zwykłych pastuchów, prawda? Do ataku. To prawda. Zresztą też podoba mi się interpretacja, że wiesz, to co o kurganach wiemy, to w większej części są po prostu zapiski na podstawie tych wojen, które toczyliśmy. Które, dokładnie tak. No, dają właśnie nam ułamek wiedzy o tamtych ludach i tak naprawdę Stary Świat i ludzie w Starym Świecie, nawet ci wykształceni, którzy starają się zbierać informacje, mają bardzo blade pojęcie o tym, co leży tak daleko od Imperium, prawda, i są ignorantami w tej kwestii. I właśnie uważam, że te wielkie stepy mogą być, wiesz, niemalże osobnym światem fantazy, gdzie możemy tam wprowadzać własne królestwa, własne plemiona, które w żaden sposób nie mają się do tego co i tak znamy, bo ten lore póki co jest przynajmniej bardzo ubogi, więc każdanki, który ma ochotę się tam zapuścić, ma się czym popisywać, prawda? No dokładnie, zwłaszcza, że właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, znamy ich tylko i wyłącznie z opisów armii Asa-Warakula i Temurkana, którzy najeżdżali właśnie Stary Świat, ale tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy się wzorować na tym, co wiemy na temat Mongołów właśnie z XIII wieku czy z XIV wieku, no to nie do końca tak wyglądało. Te podboje mongolskie, tak, Temujin zjednoczył wyżynę mongolską, to on później troszeczkę był zmuszony do tego, żeby podbijać dalej, bo ich kultura wymagała od Hana, żeby Han nagradzał wojowników swoich za wierność jakimiś rzeczami. W związku z czym to była taka samonapędzająca się machina wojenna, do której dołączali się kolejni wojownicy, których należało nadal nagradzać. Więc to imperium dość szybko urosło do bardzo dużych rozmiarów i to mógłby być na przykład ten mechanizm, który odpowiadałby za właśnie najazd jakiś, że bierzesz właśnie wojowników i nagradzasz ich za wierną służbę, czy to właśnie niewolnikami, bo oni tam też oczywiście porywają niewolników, żeby za nich pracowali, czy właśnie jakimś złotem i tak dalej, i przez to cały czas szukasz nowego celu, ale dopóki nie przekroczysz tej wartości granicznej, po której już po prostu poczukujesz w duże imperium, czyli w przypadku Warhammera, po której już po prostu idzie horda chaosu i najeżdża Stary Świat i jest wielka wojna z chaosem i tak dalej, no to do tego momentu cały czas wataszkowie walczą sami ze sobą, atakują sąsiadów, kradną im krowy, kozy, porywają kobiety i tak dalej. I to wszystko robili Mongołowie, zanim Genghis Khan przyszły, zjednoczył tą wyżynę mongolską. Oni ze sobą właściwie cały czas walczyli, zachowując właśnie ten system plemienny, ćwicząc swoje umiejętności na polowaniach, z sokolnictwem, w jeździe konny i tak dalej. No i dopiero po przekroczeniu pewnej właśnie masy krytycznej to tak pojechało na pół świata, nie? Tak, no tutaj też w Warhammerze to jest zabawne, że właśnie jakby w różne nacje i rasy wrzucane są te inspiracje Imperium Mongolskim, prawda, bo tutaj cały czas mówimy o kurganach. Ale mamy też hobgobliny na przykład, nie? Tak, mamy też hobgobliny, no mamy przecież same ogry, które, prawda, wyglądają jak wyglądają.
mnie z kurganami właśnie śmieszy to, że z jednej strony to mają być ci nomadzi, którzy mają się dużo poruszać i tak dalej, a z drugiej strony zwykle są przedstawieni jak tacy typowi barbarzyńcy, wielcy i z toporami. Nie widać za bardzo tych łuków, właśnie tego uczciństwa w siodle i tak dalej, tylko jak już mówiłem tutaj o okładkach Manowara, to jest ten klimat. Chociaż trzeba przyznać, że myślę, że wprowadzenie czegoś takiego na sesjach, to właśnie kurganie są na tyle jednak mało znanym elementem Warhammera, tak naprawdę mało się przewijającym w różnych jego iteracjach, że to też może być jakaś fajna odmiana, gdy zamiast, wiesz, tych kolejnych Norsemenów atakujących, przed którymi nasi biedni gracze muszą się bronić gdzieś tam w Ostlandach czy innych Osenmarkach, to przyjeżdża jednak coś ze wschodu, coś troszeczkę innego, prawda, inaczej się zachowującego, inaczej wyglądającego i też myślę, że jednak można byłoby troszeczkę zignorować ikonografię, tylko na potrzeby właśnie sesji troszeczkę bardziej spróbować wyciągnąć coś z tym jazdą konną, tym ucznictwem. Dodajmy do tego, że oni mają też swoich własnych szamanów i o ile w lore w zasadzie to są opisywani generalnie jako czarnoksiężnicy chaosu i tam nie ma nic nowego, to ja bym się zastanowił nad tym, żeby właśnie próbować to pchnąć bardziej w kierunku jakichś czarowników na zasadzie dawnej wiary i kogoś, kto jest dużo bliżej z naturą, prawda? Gdzie rzeki, czy stepy, trawy, wiatry i inne takie rzeczy mogą się ich słuchać i może to służyć ich armią, czy ich, prawda, tam grupom wypadowym. Mhm. Jeszcze inna taka rzecz, którą można troszeczkę, jak już zmieniamy, w stosunku do dostępnych ilustracji kurganów, to na przykład ja bym zmienił ten sposób trochę walki, bo i bardziej wzorował się na mongolskim, to znaczy Mongołowie wysyłali dużo szpiegów wcześniej, zanim podchodzili i prowadzili tą walkę taką szpiegowską, robili dużo zwiadu, doskonale wiedzieli, gdzie znajduje się przeciwnik, gdzie ma słabe miejsca i tak dalej. To nie była armia, która atakowała na pałę, o tak to powiem. Oni wiedzieli, gdzie mają uderzyć, bo oni najpierw rozpracowywali sobie przeciwnika dość dobrze i pracowali dość mocno nad tym, żeby przeciwnik nie mógł rozpracować ich. Mieli swój własny kontrwywiad, który wyłapywał szpiegów i tak dalej, i tak dalej. Plus prowadzili walkę propagandową. Mieli takie specjalne jednostki, które specjalizowały się w okrucieństwach, których wbrew pozorom nie było tak dużo, ale później opowieści o tych okrucieństwach były rozsyłane na cztery strony świata, żeby zasiać niepokój w sercach wroga i zamęt na jego tyłach, żeby ludzie się bali ich, zanim jeszcze oni przyjdą, więc takie rzeczy można by też wykorzystać, właśnie w ten sposób zmienić troszeczkę ten ich obraz, jaki jest na podstawie tych ilustracji, które mamy, no właśnie coś bardziej takiego mongolskiego, a nie takie właśnie barbarzyńcy na konikach, bo to faktycznie trochę dziwnie wygląda, że oni są tacy duży, a te koniki mają takie małe. Dokładnie, tym bardziej, że właśnie w kontekście samego Warhammera, tak jak mówiliśmy o tym wielkim kurganie, tym, który zjednoczył to imperium, które się potem rozpadło, to ono się rozpadło dlatego, że on miał czterech synów i za ten sukces, za zdobycie tego wielkiego imperium, jak tam wspominałem, że on się modlił właśnie do tych wiatrów północy, południa, ziemi, deszczu i tak dalej, to ostatecznie modlił się też do mrocznych potęg. Jest to opisane, taka jest legenda, że właśnie mroczne potęgi niejako dały mu te wszystkie zwycięstwa, ale w zamian tego zabrały mu tych czterech synów. Oczywiście każdy z synów został zabrany przez inną z mrocznych potęg, oni chyba nawet zostali demonami czy coś takiego. I też mamy opowiedziane o tych plemionach kurgańskich, że właśnie one czczą mroczne potęgi cztery pod troszeczkę zmienionymi imionami, no i że w różnych plemionach, powiedzmy, różne potęgi mogą wieść prym. Czasami to jest ta potęga, czasami tamta, czasami są wszystkie cztery, a ostatecznie i tak wszyscy są wielkimi kolesiami, którzy właśnie z tymi ogromnymi toporami wszystkich zabijają i wyglądają, jakby tylko czcili Korna. Co trochę nie ma sensu. Tak, i troszeczkę bez sensu, i właśnie można to spróbować zmienić, żeby jak już chcemy iść w takich naprawdę po prostu inwazja chaosu, to nawet inwazja chaosu, żeby to właśnie byli ludzie, którzy nie wyznają tylko Korna i ich ideałem wojny nie jest bycie na ubitej ziemi z wielkim toporem, ale właśnie wykorzystywanie czy to wywiadu, kontrwywiadu, wiecie, barbarzyńcy ze wschodu, którzy tak naprawdę czczą Tsincha i uważają, że właśnie ta szybka taktyka, uderzanie, nie wiem, o świcie czy za mgły, sianie dezinformacji, że to jest sposób na wygranie wielkiej wojny, wiesz, z tymi ogromnymi armiami, gdzie są rycerze zakuci w stal od stóp do głów, gdzie są maszyny parowe, czołgi, artyleria, to oni po prostu na koniach z łukami potrafią to zniszczyć. Nie dlatego, że są silniejsi, tylko dlatego, że są sprytniejsi, mądrzejsi, że potrafią oszukać i, wiesz, wykiwać swoich przeciwników, prawda? No, ale wiesz, wojna, taka duża inwazja, to zdarza się raz na kilkaset lat, a właściwie na więcej niż kilkaset lat.
ale jak to wykorzystać na sesjach, nie uciekając się do organizowania wielkiej inwazji chaosu? Ja się już sam właśnie zastanawiałem nad tym, że to byłby taki mały pomysł na kampanię, żeby zupełnie właśnie uciec niejako od takiego typowego warhammerowego zgiełku Imperium. Mhm. I myślałem o jakichś wysłannikach właśnie z kurgańskich plemion, które nie są oddane chaosowi, którzy w jakiś sposób dostają się właśnie, czy to tam, gdzie są nasi gracze, czy to właśnie Imperium, czy Bretonia, czy może bardziej księstwa graniczne, którzy poszukują, wiesz, jakiegoś wsparcia, bo tam właśnie rodzi się kolejny kan, rodzi się jego potęga i te plemiona, które są blisko tak naprawdę natury i jakby tego całego cyklu, szukają teraz sprzymierzeńców daleko, żeby to powstrzymać, bo to grozi też na przykład dla odmiany ich stylowi życia. I wtedy możemy całą drużynę prowadzić do czegoś zupełnie innego i bardziej grać chyba, nie wiem, w Conana czy coś takiego niż w naszego standardowego Warhammera. I wiesz, jakby wprowadzać zupełnie inne, nowe królestwo. A druga strona jest taka, że no, część z tych barbarzyńców, która się tam zapuści, tych kurgańskich, no to ostatecznie rzecz biorąc może po prostu chcieć robić pieniądze, a nie tylko walczyć, tak? Ja się zastanawiałem nad innym. Mianowicie, że wiesz, jeżeli masz takie plemienne rozgrywki polityczne, to znaczy, jeżeli faktycznie mielibyśmy się wzorować na Mongołach w czasach Dżingis Khana i okolicach, no to był Han i wybierano najbardziej adekwatnego syna, żeby był następcą Hana. To niekoniecznie musiało się podobać pozostałym synom, którzy bardzo często gdzieś wyjeżdżali, gdzieś spiskowali przeciwko temu swojemu bratu i tak dalej. Więc ja na przykład wyobraziłem sobie taką sytuację, że wcale nie jest niemożliwe, żeby część wojowników właśnie kurgańskich ze stadami i w ogóle przeniosła się do Kislewu w poszukiwaniu wsparcia przeciwko na przykład obecnemu Hanowi Dolganów, którzy są właśnie najbliższym sąsiadem Kislewu tam na wschód. Wiesz, taka rozgrywka trochę polityczna, oni są obcy, ale jednak są przyjęci, wiesz, zupełnie inna, właściwie nawet nie zupełnie inna, bo jednak troszeczkę podobna kultura, więc ten, wiesz o co chodzi, tam taki melting pot tego wszystkiego, no i na przykład gracze mogą być zaangażowani w to, w jaki sposób to rozegrać, czy faktycznie tam jechać, a może na przykład wcale, może wcale nie jest w pomyśli carowi, czy carinie, żeby ci kurganie tam faktycznie byli. Może to jest niechciany sojusznik, albo coś takiego, nie? Więc to można wykorzystywać politycznie. A druga rzecz, która mi przychodziła do głowy, to na przykład, że gracze zostają porwani przez jeden z takich zagonów i zostają niewolnikami takiego plemienia, które tatuuje ich, bo oni mają takie tradycje, że niewolników się tatuuje i zmusza się ich do walki z innymi niewolnikami, ale jeśli sobie dają radę, to oni mają szansę zostać członkami tego plemienia później. Tak, a nawet przywódcami. Zresztą tutaj kwestia niewolnictwa jest o tyle fajna, jeśli tak można powiedzieć, że daje nam to też zahaczkę o takie rasy, które bardzo rzadko normalnie wprowadzamy w takim tradycyjnym settingu warhammerowym, czyli z jednej strony mamy oczywiście krasnoludy chaosu. Mhm. Jak ktoś właśnie jeszcze ma te drugoedycyjne ciągotki do hobgoblinów, to również to by się mieściło całkiem ładnie. No ale są również ogry i mroczne elfy, bo nie zapominajmy, że te stepy się ciągną jednak kawał w drugą stronę, więc mroczne elfy do tego wszystkiego też mogą mieć dostęp a propos właśnie wymiany niewolników, handlu niewolnikami i wzajemnych najazdów. Generalnie, jeżeli w ogóle też chodzi o powiedzmy pomysły sesji, tutaj znowu nam się przewija pomysł całej karawany i podróży do Kitaju, co zwykle jak rozmawiamy o tych rejonach świata, to gdzieś wspominamy. Ja znowu tutaj wspomnę z wielkim ubolewaniem o serialu Marco Polo, który bardzo nie słusznie zakończył się po dwóch sezonach, a tam jest morze inspiracji na takie rzeczy i polecam wszystkim oglądanie tego. Ale też sobie pomyślałam, bo niedawno rozmawialiśmy o turystyce, że wiesz, z drugiej strony właśnie jakiś taki syn, czy to mniejszego, czy większego kanale, ktoś, kto jednak jest obrzydliwie bogaty, nawet jak na imperialne standardy, może chcieć podróżować po starym świecie i nagle, wiesz, nasi bohaterowie stają naprzeciw, nie wiem, jakiegoś tam pocztu barbarzyńców, których nie wiem, jest tam kilkunastu czy kilkudziesięciu, ze swoim dowódcą i oni wszyscy dziwnie mówią, wszyscy dziwnie wyglądają, wyglądają na nieokrzesanych, ale tak naprawdę te ich konie to uginają się od złota, kitajskich jedwabi, przypraw i wszystkiego, co jeszcze tam. No oni potrzebują na przykład przewodników, prawda? Albo lokalni władcy z kolei potrzebują kogoś, żeby o to zadbał, bo no niby barbarzyńcy, niby Sigmar nam kazał się przed takimi bronić, ale tutaj naprawdę można sporo zarobić. To znaczy, wiesz co, no to też znowu nie jest takie nieprawdopodobne, jeżeli mieliśmy
prawdziwą historię o tym, jak to trzeci następca Dżingis Hana wysyłał posłów do papieża. Więc ktoś musiał od niego z tej Mongolii wyjechać i dotrzeć do Europy, prawda? Tak, zresztą to właśnie była też kwestia przecież kontaktów między jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, Imperium Rzymskim, a właśnie Dalekim Wschodem, że to tam miało się prawie udać, ale właśnie gdzieś na tych wielkich stepach się, tak, ale gdzieś na tych wielkich stepach się coś pogubiło, prawda? Więc to też jest fajny taki niejako przedsionek do przedstawiania tej reszty, no już nie starego świata, ale właśnie świata Warhammera, prawda? Wszystkiego tego, co leży poza tym i wprowadzaniu zupełnie innych i egzotycznych rzeczy na nasza sesja. Mm-hmm. Zwłaszcza, że w ogóle, jeżeli wspominamy o tej naszej prawdziwej historii, no to mamy ten taki warhammerowy odpowiednik Jedwabnego Szlaku, prawda? Tą starą krasnoludzką drogę, która potem wyjeżdża na południe. To są trochę inne rejony, ja wiem. To jest dużo bardziej na południe od wielkich stepów, co nie zmienia faktu, że no, czy na pewno cała droga idzie tamtędy, a może ktoś jednak jeździ bardziej na północ, bo może krasnoludy chaosy potrzebują jednak jakichś materiałów ściąganych z Kitaju, więc może tam jest jakaś taka odnóżka takiego szlaku, na którym może są jakieś osady ludzkie, bo niby ci wszyscy kurganowie są korzownikami, ale jednocześnie wiemy, że posiadają jakieś święte miejsca, w których niektóre plemiona osiadają. A wiesz, no były takie miasta jak Karakorum na przykład, gdzie w jednym miejscu spotykali się Chińczycy i porwani rzemieślnicy z Europy. Prawda, zresztą tak jeszcze dwie rzeczy, bo jedną sobie teraz pomyślałem, a o drugiej też wypada wspomnieć, bo w lore jest napisane, że na północy, na pustkowiach chaosu pozostały ruiny właśnie wielkich miast po tych pierwszych kurganach, po tych dawnych kurganach. I sytach dokładnie, więc tak a propos, gdyby ktoś się chciał zapuścić w tamte rejony, ale też sobie tak pomyślałam, że skoro mówimy o tym właśnie, że wszystkie te plemiona ludzkie, które wiemy, że zasiedliły stary świat, gdzieś stamtąd też wyszły. Pamiętamy przecież, że Sigmar no siłą rzeczy był właśnie takim wozem barbarzyńców, tak? To nie był monarcha, tylko właśnie taki kolejny Conan barbarzyńca. To co gdyby czy to jako postać gracza, czy to właśnie jacyś bohaterowie niezależni, niezależnie nawet w którą stronę, czy to oni przyjeżdżają do Starego Świata, czy to nasza sesja się zawiera tam, nagle trafimy na jakichś przedstawicieli plemion, gdzie okazuje się, że ich wierzenia i ich rytuały to jest to, co można znaleźć w tekście na przykład o Sigmarze, że to są właśnie, wiesz, te pierwsze rzeczy, ta stara droga, którą oni wciąż zachowali, ta dawna wiara i że na przykład mamy jakiegoś kapłana Sigmara, który teraz zdaje sobie sprawę, że pewne niezrozumiałe fragmenty zapisane z tego, co Sigmar kiedyś powiedział, jak się odniesie do tych, powiedzmy, moralnych tradycji kurgan, nabierają sensu, że tak naprawdę stamtąd właśnie jest niejako początek i dziedzictwo ludzkości. No, brzmi to bardzo ciekawie. I trochę jest takim odbiciem tego, że właśnie do Mongolii dotarło chrześcijaństwo nestoriańskie swego czasu. Dużo wcześniej niż właśnie takie bezpośrednie zachodnie, nie? Mhm. No, ale to chyba tyle mojego głoszenia herezji na dzisiaj. Nie wiem, czy chciałbyś coś do tego dorzucić. Drewna. Mogę dorzucić ci drewna pod stos. Dziękuję, bo dzisiaj co by nie mówić, to i tak zimno nie jest. Wam dziękujemy jak zwykle za słuchanie. Standardowo lajki, suby i tak dalej są mile widziane, a najmilej są widziane komentarze od was. Powiedzcie nam, co przegapiliśmy, o czym jeszcze powinniśmy porozmawiać w naszych kolejnych odcinkach. I póki co pamiętajcie, żeby z obawą nie spoglądać tylko na północ, ale również na wschód, bo stamtąd mogą nadejść hordy troszeczkę bardziej śniadych barbarzyńców, tak? Przydałoby się nam jeszcze jakieś kurgańskie pozdrowienie na koniec. No właśnie myślę nad nim. Niebo słyszało, ziemia słyszała? Zamarzło. Zamarzło. No to tak po polsku i po kurgańsku, tak? Trzymajcie się, cześć. Sława.